Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną... Czemu Antyfakty? Wiesz co, taka nazwa po prostu. Nic nie, jakoś prawdziwe nie nosiące ze sobą. Pewnie tak. Właśnie, jeśli chodzi o prawdziwe fakty, no to powiedz, jeśli chodzi o oskarżenia w swoim kierunku, może nie oskarżenia, ale takie prośby, żebyś zrobił tam testy antynarkotykowe i tak dalej, jak się do tego odniesiesz? Ale czego, wiesz, ja mogłem to robić, bo ja wiesz, ja nic nie biorę, jeżeli chodzi o takie specyfiki i tak dalej, ale wiesz, tu zaraz wymyślili kurwa jakieś kolejne badania, tu coś, tu wiesz, albo się bijemy, albo sobie kurwa wykładamy pieniądze kurwa za zakłady, nie? To nie jest bukmacherka, żeby wiesz, tylko gala sportowarki, a nie zakłady bukmacherskie. Przed chwilą rozmawiamy. Bukmacherskie są na fortunie, tak więc. Przed chwilą rozmawiałem z twoim teamem, czyli z Karakanem i z Sequento i oni powiedzieli, będąc z tobą na co dzień, że ty nic kompletnie nie bierzesz i mogą jakby to potwierdzić. No widzisz. Okej, okay, a jeśli chodzi o badania Dawida Załęckiego, jak to skomentujesz? Ja powiedziałem, tak jak widzieli to ludzie, zrobił badania, nie zrobił wszystkich badań, bo nie zrobił między innymi na hormon wzrostu, który jest powszechnie popularny, tak więc ja oczywiście wpłacę te pieniążki, ale nie zrobił wszystkich badań. Okej, uważasz, że cię w jakiś sposób oszukał, że nie zrobił tych wszystkich kompleksowych badań? Dużo osób powiedziało, żebym nie wpłacał tych pieniędzy, żebym mu nie dał tej satysfakcji, ale ja chcę po prostu zrobić, chcę pomóc, tak więc. Okej, a ty uważasz, że on ma gdzieś te wspomagacze w organizmie? Oczywiście, że ma, bo tak jak mi tam też pisali, bo ja się na tym nie znam, ja nie byłem na żadnym cyklu ani nic. Tak samo chyba hormon wzrostu jest wykrywany 24 godziny. Testosteron był troszkę podwyższony, chociaż w ogóle te słupki, jakieś, nie wiem, jakieś dziwne słupki to były, wiesz, tak im pisali też, nie? Że dziwne te słupki, kurcze, pomiarowe, tak były, no. Patrz, tańczą bez muzyki, ty. Sequento, co? A, Sequento. Świr? To jest niemożliwe, ty. Okej. Okay. Ty powiedziałeś, że może też pomyślisz nad jakimś cyklem, żeby trochę urosnąć. Masz takie plany? Nie, że pomyślę nad cyklem, tylko chodzi o to, że ja po prostu do tej wagi, ja bym musiał coś naprawdę, kurczę, nie wiem, wspomóc się do tej wagi, co oni są, bo ja no, zobacz, tutaj 10 kilo, tu 20, tu wiesz, ja na swoją, moja naturalna waga, w której się bije, to jest 75 kilo, a nawet powinienem schodzić do 7,0, a ja teraz ważę 83 kilo, bez zbijania wagi, bez niczego. Okej, ale jeśli to jest tak naprawdę dopuszczalne, nie ma, jakby nie jest to zabronione przez federację i tak dalej, to uważasz, że jest to oszustwo, czy nie jest to oszustwo? No jeżeli nie jest, no to wiesz, to jest frikowa federacja, więc każdy może się nabić, kurczę, czymś. Ale ja jestem czysty, ale to pomyślę nad jakimiś, kurczę, chociaż delikatnymi, kurczę, chociaż, wiesz. Powiedziałeś, żeby się szybciej regenerować. Tak, ale ja się regeneruję takimi propeptydy, to są, wiesz, to są takie, wiesz, peptydy tak zwane. Oczywiście pozdrawiam propeptydy.pl, tak więc one też mi dają, ale wiesz, też jeżeli chcesz wsiąść wyższej półki, no to możesz troszkę się wspomóc, tak? Chciałbyś też stać się większy po prostu? Nie, sądzę, że dobrze wygląda naturalnie, tak więc nie potrzebuję tego. Jeśli chodzi o walki? Jeżeli bym walił więcej teścia, to musiał, kurczę, to moja dziewczyna by za mną nie wytrzymała. Teraz wytrzymuje? Nie mam dziewczyny. To jakie dziewczyny mówisz? No to nie wiesz, no, ale nie walę teścia, tak więc... Może dlatego nie masz? Czyli wszystkie dziewczyny mogą się do ciebie odzywać? No może nie wszystkie, ale... Czyli to jakaś selekcja pójdzie na wizji? No kurczę, no widzisz, no. No wiesz, nie znalazłem chuja na śmietniku, tak jak to się mówi. Nie wiem, nie sprawdzałem. No. Dobra, powodzenia jutro. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Dzięki.